kiedy pojawiła się możliwość takiego wsparcia, żeby pomóc ukraińskim rannym żołnierzom, odpowiedziałem bez namysłu tak. Ta zbiórka w formie możliwości zakupu tych śmigłowców dla wojsk ukraińskich no jest mi najbliższa sercu. Oczywiście, że pamiętam, ja myślę, że każdy żołnierz ranny pamięta moment swojego wypadku, tak bycia rannym. To było w Afganistanie, rok 2002, środek pola minowego, po prostu wybuch miny przeciwpiechotnej. Pamiętam, że mi hełm spadł, bólu na początku nie czułem. Miałem tyle szczęścia, że opieka medyczna była bardzo blisko. Parę minut byłem w szpitalu, no i to mi prawdopodobnie uratowało życie. Skończyło się na amputacji prawej nogi i lekkiej niedowładzie lewej nogi. Jak już człowiek troszeczkę dojdzie do siebie, to następne pytanie, jak ja teraz będę żył? Ten nowy sposób na życie to przede wszystkim zaakceptowanie swoich ułomności i swoich niemożliwości realizowania, tak? No to, że potrzebuję kule, to, że nie mogę biegać, to, że nie mogę jeździć na rowerze, to, że nie mogę normalnie pójść w góry i przejść normalnie parę kilometrów, tak? I wiele jeszcze innych tematów, których normalny człowiek nie zrozumie, póki tego nie przejdzie. No staram się utrzymywać swoje ciało w takiej kondycji, żeby niwelować te wszystkie ograniczenia, które wynikają z tego, że chodzę na protezie prawej nogi. Ja myślę, że każdy żołnierz wyjeżdżając na misję zagraniczną, działania operacyjne, stabilizacyjne na wojnę, musi sobie zdawać z tego sprawę, że może się zdarzyć to najgorsze, tak? Czyli może zginąć lub zostać ranny. Zresztą każdy żołnierz zawodowy przysięga, że nie będzie krwi własnej ani życia szczędził w obronie ojczyzny, tak? Także to jest jednoznaczne. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie na co dzień jestem, że tak powiem, na żywo z tymi informacjami. Media podają, zwłaszcza ilość zabitych Rosjan, ale trzeba brać pod uwagę, że odpowiednia ilość zabitych i ciężko rannych żołnierzy także jest po stronie ukraińskiej, tak? Ja jestem z nimi sercem. Dlatego ja sam wsparłem osobiście tą zbiórkę drobnym gestem finansowym i namawiam wszystkich moich kolegów, znajomych i każdego Polaka, żeby w ramach swoich możliwości także tą zbiórkę wsparł. Śmigłowce są najlepszym środkiem pierwszej pomocy, bo po pierwsze mogą docierać na duże odległości w niewielkim, relatywnie małym okresie czasu i mogą szybko transportować potem z pola walki do szpitala też szybciutko. Tak? Jeżeli udałoby się zakupić te śmigłowce, ta pomoc medyczna na polu walki będzie o wiele szybsza. Uda się wielu ukraińskim żołnierzom nie tylko ocalić życie, ale przede wszystkim zmniejszyć ich stopień niepełnosprawności, tak? Bo jeżeli ta pomoc będzie o wiele szybciej, to wtedy też obrażenia będą o wiele lżejsze, tak? A jeżeli będą o wiele lżejsze, to wtedy standard życia i niepełnosprawności będzie lepszy i ci żołnierze przez wiele następnych lat do końca swoich dni będą mogli lepiej i sprawniej funkcjonować i będą to zawdzięczali nam, Polakom. Armia ukraińska i Ukraina no, cierpi na niedobór środków finansowych, bo z tego powodu, że potrzeb mają olbrzymią ilość. Tak? Taka możliwość pomocy obywatelskiej zbiórki i pomoc w zakresie zakupu takiego humanitarnego sprzętu, bo tak to można by nazwać, śmigłowców Medevac powinna nam wszystkim Polakom leżeć na sercu. Ta wojna ma wpływ na nas, na społeczeństwo. Poza tym dzieje się za naszymi granicami i odepchnięcie Rosji jak najdalej od polskich granic jest naszym celem. Tak? Także zwycięstwo Ukrainy jest także naszym zwycięstwem. Będzie naszym zwycięstwem.